Cześć, witam Cię serdecznie. Dwa tygodnie temu nagrałem dla Was film o 10 pierwszych nawykach ludzi sukcesu. W dzisiejszym filmie kolejnych 10 nawyków, więc razem będziesz mieć całość 20. Jeśli interesuje Cię ten temat, zaczynajmy! Temat tego, dlaczego jedni ludzie w życiu osiągają sukces, a inni ponoszą porażkę, jest moim zainteresowaniem już od kilkunastu lat. Studiuję teraz psychologię w Stanach Zjednoczonych, robię doktorat z tej psychologii. Przez kilkanaście ostatnich lat studiowałem wszystko, co dotyczy sukcesu, finansów, osiągania czegokolwiek w życiu. Oprócz tego spełnienia, również rzeczy duchowych, związków, relacji międzyludzkich. To jest to, co mnie pasjonuje od kilkunastu lat. Pomagam ludziom przez tych kilkanaście lat. W dzisiejszym filmie chcę przekazać Ci kolejnych 10 nawyków. Tak, jeśli nie oglądałeś poprzedniego filmu, to tutaj właśnie w prawym górnym rogu będziesz mieć takie i w kółeczku i możesz zobaczyć wtedy linka do pierwszego filmu i zobaczyć też tych kolejnych 10 nawyków. Natomiast dzisiaj jedziemy z kolejną serią rzeczy, które właśnie robią ludzie sukcesu. Jest to efekt ten film właśnie kilkunastu lat przeze mnie studiowania tego tematu i wybrania dla Was tego, co najlepsze. Jedziemy po kolei. Punkt pierwszy to nastawienie na rezultat. Ludzie sukcesu są nastawieni na rezultat. Oni chcą konkretnych rezultatów. Nie robią czegoś tylko sztuki dla sztuki, ale potrafią, tak jak mówiłem w poprzednim filmie, właśnie stawiać sobie cele i są nastawieni na konkretny rezultat. Dla nich liczy się efektywność. Liczy się efektywność, bo jedna rzecz w życiu to jest osiągnięcie sukcesu, gdzie właśnie najważniejsza jest efektywność i to, jakie masz rezultaty. Druga rzecz to jest spełnienie, radość i szczęście, które są bardziej nie nauką, tylko sztuką. O tym też mówię, ale w innych filmach. Natomiast dzisiaj mówimy o sukcesie stricte, więc dlatego rezultat jest najważniejszy. Dalej, drugi punkt. Skupienie się na rozwiązaniach. Na rozwiązaniach, czyli na tym, właśnie, co służy rozwiązaniu jakiegoś problemu, a nie na samym problemie. Ludzie, którzy ponoszą porażkę, oni cały czas będą tylko się zamartwiać, będą widzieć problemy, będą co więcej wyszukiwać nawet problemy tam, gdzie ich nie ma. Natomiast ktoś, kto osiąga w życiu sukces, ten człowiek potrafi właśnie dostrzec, że jest jakiś problem, ale 99% swojego czasu, czy 90 chociaż, poświęci na rozwiązanie tego problemu. Kolejny punkt, punkt trzeci, to jest pukanie do każdych drzwi. Ja Was tego uczę zawsze i podaję Wam konkretne przykłady w innych filmach, gdzie mi udało się tak wiele w życiu osiągnąć i nie dlatego, że miałem jakieś znajomości, bo nie miałem żadnych znajomości. Przede mną, w mojej rodzinie, nikt praktycznie nie prowadził biznesu nigdy wcześniej. Nikt nie został jakimś milionerem, więc ja musiałem tych rzeczy sam się nauczyć. Nie wyniosłem tego z domu, ze szkoły, więc musiałem sam to studiować. I przede wszystkim nauczyłem się jednej rzeczy, że zawsze trzeba próbować. Zawsze musisz pukać do wszystkich drzwi, bo nigdy nie wiesz, które się przed tobą otworzą. Co więcej, trzeba pukać najpierw do największych drzwi, bo jak otworzą się największe, to problem już jest rozwiązany. A dopiero później do coraz mniejszych, coraz mniejszych, coraz mniejszych. Dzięki temu udało mi się współpracować z największymi firmami świata na przykład. Współpracowałem z Samsungiem, z Microsoftem, z wieloma jeszcze innymi firmami dzięki temu, bo po prostu nigdy się nie bałem. Nawet jak miałem kiedyś małą firmę, jednoosobową firmę, to nie bałem się od razu uderzać do największych graczy na rynku. Nie miałem tego typu kompleksu, że skoro ja dopiero zaczynam, to nie mogę rozmawiać z kimś, kto już prowadzi firmę 50 lat. I dzięki temu właśnie, że pukałem do wszystkich drzwi, to czasem byłem zaskoczony, że te, z których najmniej bym się spodziewał, te największe, najważniejsze, właśnie się otwarły jako pierwsze. Kolejna rzecz, punkt czwarty, to jest codzienne czytanie, codzienne doskonalenie się. To jest to, żebyś cały czas po prostu poszerzał swoje możliwości, swoje umiejętności i cały czas się rozwijał. Bardzo ważna rzecz, jeśli będziesz codziennie czytać chociaż 5-10 stron jakiejś książki, zobaczysz, że na przestrzeni pół roku, roku, 10 lat będziesz człowiekiem dużo lepszym, jeśli zwłaszcza skupisz się na jakiejś dziedzinie, tak jak ja się skupiłem, czytając setki książek właśnie z zakresu rozwoju osobistego, psychologii, zarządzania finansami, emocjami, związkami, relacjami, i tak dalej. Jeśli skupisz się na jakiejś swojej branży i przeczytasz z tej branży 10, 20, 30, 50 książek, będziesz ekspertem. Jeśli dodatkowo wprowadzisz tą wiedzę w życie, oczywiście, i jeśli będziesz ją praktykować cały czas, no to będziesz ekspertem takim, jakich mało na rynku i na pewno osiągniesz duży sukces, zwłaszcza finansowy. Zanim przejdziemy do następnego punktu, chcę Was gorąco zaprosić, moi drodzy, na dwa darmowe szkolenia, które poprowadzę dla Was już w najbliższą niedzielę o godzinie 17 i o 13. O godzinie 13 będzie to szkolenie Akademia Biznesu Marketing internetowy, gdzie będę Was uczyć tego, jak odnaleźć się w marketingu internetowym. Pokażę Wam na przykładzie moich firm, na praktycznych przykładach, jak zarabiać duże pieniądze właśnie przez internet, dzięki temu, że albo reklamujesz swój biznes, albo planujesz dopiero mieć swój biznes, albo może chcesz współpracować z jakąś inną firmą, a kanał internetu wykorzystywać właśnie jako swój kanał marketingowy. To szkolenie jest na pewno dla Ciebie. Więc to jest szkolenie o 13, darmowe. I o 17 poprowadzę dla Was szkolenie na temat tego, jak zaplanować całe swoje życie, jak ustalić sobie cele. Następnie
następnie zbudować plan, następnie ten plan zrealizować. Jak zastosować najskuteczniejszą strategię sukcesu w swoim własnym życiu? Coś, co stosują ludzie od setek lat, coś, co ludzie znają od setek lat, teraz ty masz szansę poznać zupełnie za darmo. Więc na te dwa szkolenia za darmo możesz się zapisać pod tym filmem, właśnie w komentarzu przypiętym znajdziesz linki i wystarczy, żebyś ustawił sobie przypomnienia w telefonie właśnie na 13, na 17, najlepiej godzinę w ogóle wcześniej się zalogować, żeby nie brakło dla ciebie miejsca i wziąć udział w tym szkoleniu, później zastosować z niego wiedzę. Więc jedziemy dalej. Punkt piąty. To jest dzielenie się. Dzielenie się z innymi. Jeśli ty masz osiągnąć w życiu sukces, to dodatkowym motywatorem dla ciebie będzie to, że możesz pomóc innym ludziom. Bo nie, zarabianie pieniędzy nie tylko powinno być egoistycznym twoim zadaniem, że ty jesteś w stanie utrzymać siebie, ewentualnie swoją rodzinę. Jest również twoim społecznym obowiązkiem, że jeśli masz talent, jeśli potrafisz to robić, to możesz zarobić duże pieniądze i później tymi pieniędzmi podzielić się z innymi ludźmi. I na to powinieneś zwrócić bardzo dużą uwagę i nie dzielić się też na zasadzie, że dawać jakieś zapomogi, tylko możesz na przykład sfinansować komuś edukację, możesz coś wymyśleć dla innych ludzi, możesz sfinansować jakąś instytucję, która pomaga na przykład dzieciom w dostaniu się do dobrej szkoły, nie? Więc możesz się dzielić i będzie to dla ciebie dodatkowa dźwignia, która nada jeszcze głębszy sens twojemu życiu. Punkt szósty to jest uczenie się od najlepszych. Kolejny nawyk. Żebyś nie uczył się od ludzi, którzy nie osiągnęli nic w życiu i słuchał takich ludzi, a niektórzy czytają komentarze w internecie anonimowych jakichś osób i z tego wyciągają wnioski. Ucz się od ludzi, którzy już osiągnęli to, co ty chcesz osiągnąć i dodatkowo mają jeszcze jakiś talent edukacyjny, edukatorski. Dodatkowo mają talent, żeby kogoś nauczyć tego, bo niektórzy po prostu metodą prób i błędów bardziej na wyczucie osiągnęli coś w życiu i okej, ale oni niekoniecznie będą w stanie ci przekazać, co oni robili dobrze, a co robili źle. Natomiast człowiek, który faktycznie zajmuje się tym tematem, osiągnął te rzeczy, może dać ci od razu bezpośrednią wiedzę, więc ucz się od najlepszych. Znajduj sobie takich mentorów, czytaj książki takich ludzi, którzy faktycznie osiągnęli to, co ty chcesz osiągnąć. Dalej, kolejny punkt, punkt siódmy. Punkt siódmy to jest proaktywność zamiast reaktywności. Bardzo ważny nawyk. To jest to, żebyś ci każdego dnia, jak wstajesz rano, nie zastanawiał się tak jak część ludzi. O, co mnie dzisiaj złego spotka? O, znowu poniedziałek, kurde, cały tydzień ze mną, wiele do piątku przetrwać i tak dalej. Żebyś nie żył w reakcji na to, co życie ci przynosi, tylko był człowiekiem proaktywnym, który sam to życie kreuje. Więc to, jakie ty życie zbudujesz dookoła siebie, nie ma być efektem tego, co ci się w życiu przydarzyło, tylko efektem tego, co ty zrobiłeś w tym swoim życiu, decyzji, które podjąłeś. Tego, w jaki sposób ty planowałeś to swoje życie, jakie rzeczy robiłeś każdego dnia, jakie miałeś nawyki właśnie, które doprowadziły cię później do twojego sukcesu. Więc żyj proaktywnie, a nie w reakcji. Ludzie, którzy osiągają sukces, sami sobie ten sukces wypracowują. Nie jest on dla nich efektem przypadku czy reakcji na to, co im życie przyniosło, tylko jest efektem tego, co sami wymyślili i chcieli zrobić z tym swoim życiem. Punkt ósmy. Praktykowanie szczęścia. To jest właśnie to, o czym powiedziałem na początku, nie? Że jedna rzecz to jest osiągnąć w życiu sukces, na przykład materialny, jakieś rzeczy, coś zrobić, budować biznes i tak dalej, a jedna rzecz to jest być szczęśliwym i spełnionym człowiekiem. I o ile to jest nauka, to jest sztuka. I tego trzeba się po prostu raz nauczyć, posłuchać pewnych ludzi, żeby dali ci wskazówki. Ja bardzo dużo filmów na ten temat dla was nagrałem na kanale, ale druga rzecz to jest później nauczenie się tego. Żeby być szczęśliwym, żeby doceniać to, co masz dookoła siebie. Żeby umieć cieszyć się każdym dniem, niezależnie od tego, czy ten dzień jest dobry, czy zły dla ciebie. Bo jeśli to będziesz praktykować, jeśli wyrobisz w sobie właśnie tego typu nawyki, że twój umysł zamiast dostrzegać to, co jest złe naokoło, dostrzega to, co jest dobre i docenia to, co jest dobre, to będziesz szczęśliwym człowiekiem i co więcej, będzie ci to dawać dużo więcej motywacji do działania. Punkt dziewiąty. Dyscyplina w małych sprawach. Czyli żeby nauczyć się tego, żeby właśnie codziennie tych 5-10 minut odpowiednich poświęcić na coś, żeby niekoniecznie liczyć na to, że w życiu sukces będzie efektem twoich wielkich decyzji, które podejmujesz raz na rok. Na przykład noworoczne postanowienia, które jak wyglądają u ciebie? Spełniłeś? Napiszcie w komentarzu. Kto z was realizuje dalej jeszcze swoje noworoczne postanowienia, a kto już w ogóle zapomniał, że były takie? To nie ma być efektem twojej jednorazowej jakiejś decyzji, jednorazowego działania, tylko właśnie tych drobnych rzeczy, które robisz każdego dnia. To one właśnie później składają się w długim terminie twojego życia na sukces bądź porażkę. I punkt ostatni. To jest odpowiedni wybór priorytetów. To jest to, na czym się skupiasz. To jest co robisz w danym czasie. Co robisz w danym czasie?
Czy jesteś w stanie ustalić sobie priorytety? Co jest dla mnie ważne, co jest ważniejsze? Jakie rzeczy są istotne w moim życiu? Czy cały czas po prostu się motasz? Nawet nie masz pojęcia ani świadomości, co robisz. Jeśli chcesz wykorzystywać efektywnie swój czas, a czasu mamy wszyscy tyle samo, każdy ma 24 godziny dziennie, nie masz mniej chociaż minutę niż ktokolwiek inny na ziemi. Nawet Bill Gates, Warren Buffett, Richard Branson, Donald Trump i tak dalej mieli tyle samo czasu i mają każdego dnia tyle samo czasu, co ty. Różnica polega na tym, co ktoś robi z tym swoim czasem. Jeśli ty cały czas zbijasz bąki, jeśli cały czas przedkładasz wszystko na później, jeśli cały czas tylko zastanawiasz się, jak tu robić, żeby się nie narobić, zastanawiasz się cały czas, jak tu tylko przejść obok życia gdzieś bokiem, no to nie licz na to później, że to życie twoje będzie wyglądać kiepsko, więc musisz wyrobić sobie odpowiednie nawyki, musisz właśnie nauczyć się tego, jak ustalać priorytety, tego zresztą też uczymy was właśnie w wyzwaniu 90 dni i nauczymy was tego w niedzielę na szkoleniu o 17. Więc mam nadzieję, że ten film ci się spodobał, mam nadzieję, że chociaż część z tych nawyków stanie się dla ciebie codziennością, bo zobaczysz, że zmieniać się zacznie twoje życie od razu, że od razu zaczniesz dostrzegać już drobne, małe kroki, które później doprowadzą cię do wielkiej zmiany. Więc ja na dzisiaj się z tobą żegnam. Widzimy się w niedzielę na tych dwóch szkoleniach o 13 i o 17. Napisz w komentarzu swoje przemyślenia. Udostępnij ten film przede wszystkim swoim znajomym, żeby podzielić się tą wiedzą. No i do zobaczenia. Trzymaj się, miej dzisiaj wspaniały dzień. Cześć! Jako młoda mama zetknęłam się z czymś, co było dla mnie bardzo trudne. Zderzyłam się z bardzo ciężką chorobą syna. Maciuś urodził już się chory. Bardzo długo walczył o życie, przeszedł bardzo ciężkie operacje. W klasie podstawowej byłem grubszy. Jak ja wiedziałem, że przyjdzie WF i trzeba będzie przebiec 100 metrów albo kilometr, to już wiedziałem, że to będzie najgorszy dzień, nie najwspanialszy, najgorszy dzień w moim życiu. I żyłem sobie życiem swoim, bez celów, bez marzeń, bez żadnej ekscytacji. Od 9 lat zajmuję się wynajmem luksusowych nieruchomości. Prowadzenie firmy doprowadziło mnie do notorycznych, powiedziałabym, sytuacji stresowych. Zajadywałam stres, zajadywałam smutki, nieregularne jedzenie doprowadziło mnie do wagi 100 kg. Jako 14-latek, który był w pierwszej klasie, niskich, gruby, biutki chłopaczek w okularkach, byłem takim impulsem dla tych oprawców, aby chcieli mnie zaczepiać, no i nie chciałem nigdy być ofiarą w życiu. Parę lat później miałem taki straszny taki dół życiowy. Dziewczyną się rozstałem po 8 latach, jakieś tam samochody się rozwaliły, naprawdę duże jakieś straty miałem finansowe. Nie realizowałem swoich marzeń, w żaden sposób się nie rozwijałem. We wczesnych latach 2000 zainteresowałem się muzyką rap, więc postanowiłem spróbować. Najpierw był jeden skład, potem był drugi, potem trzeci, a potem niestety dałem sobie wmówić, że to nie jest moja życiowa droga i na okres około 10 lat zostawiłem to. Moje życie wydawało mi się, że jest uporządkowane, natomiast ja cały czas podświadomie gdzieś czułam, że czegoś w nim brakuje. Czułem wewnętrznie, że mam potencjał, który chcę po pierwsze odkryć, a po drugie, który chcę maksymalnie wykorzystać. No bo inaczej moje życie się nie zmieni, tak? Moje życie za rok, dwa, pięć lat będzie tak samo wyglądało, jak w tym momencie. Uświadom sobie wreszcie, że masz tylko jedno życie. Może wreszcie przyszedł czas, żebyś zaczął projektować je według swojego własnego planu. Wyobraź sobie środowisko osób, które nie krytykuje. Wyobraź sobie miejsce, w którym możesz swobodnie rozmawiać zarówno o swoich lękach, jak i dzielić się największymi sukcesami. To są ludzie, którzy po prostu dają wsparcie. Ludzie, którzy wierzą w twoje projekty, a nie ściągają cię na dół. Niesamowite narzędzia, niesamowite ćwiczenie, no i działanie przez 90 dni, czyli samodyscyplina, konsekwencja w działaniu. Od razu wiedziałam, że jest to w tym momencie życia program dla mnie. Jest to naprawdę wspaniałe. Zrobiłem kolosalny postęp życiowy. Dzięki wyzwaniu od razu ta droga jest prostsza. Czy masz dookoła siebie takie osoby, które są w stanie podać ci pomocną dłoń? Wszyscy tak naprawdę wspieramy się wzajemnie. Dzisiaj moje ścisłe otoczenie najbliższych ludzi składa się właśnie z ludzi z wyzwania 90 dni. Niezależnie od tego, ile kilometrów dzieli nas, utrzymujemy stały kontakt.
Wyzwanie wpłynęło niesamowicie, bo postanowiłem przebiec ultramaraton. Wystartowałem na 100 km w biegu, kontuzja na ponad 90 km. Okej, nie udało się osiągnąć celu. Za kolejnym razem na pewno to zrobię, przygotuję się inaczej. Wyzwanie mnie nauczyło na pewno cieszyć się życiem, być szczęśliwym tu i teraz. Obudziło gdzieś drzemiące we mnie marzenia. Przez to właśnie, że to życie jakoś tak usystematyzowałam, stałam się lepszym rodzicem, przestałam się o wiele rzeczy zamartwiać, stałam się lepszym przedsiębiorcą. Firma cały czas rośnie. W 2017 roku, mniej więcej po roku czasu od przystąpienia do wyzwania, wydałem swoją pierwszą solową płytę. Wróciłem do marzeń, nagrywam płyty, nagrywam rap i wierzę w to, że ma to wszystko sens i że warto żyć swoimi marzeniami. Nie żałuję tego, że przystąpiłem do wyzwania 90 dni. Wyzwanie 90 dni poleciłbym wszystkim, którzy czują, że nie wykorzystują do końca własnego maksymalnego potencjału, a mają marzenia. Widzą, gdzie chcieliby być, widzą, co chcieliby osiągnąć i wiedzą, że jest tam droga i tą drogą jest właśnie wyzwanie 90 dni. Historie i zmiany uczestników wyzwania 90 dni pokazują, że człowiek jest w stanie odbić się nawet z najgorszych sytuacji. Ponad 100 tysięcy osób zmieniło już swoje życie dzięki naszym książkom, materiałom DVD, dzięki naszym webinarom i przede wszystkim programowi Wyzwanie 90 dni.